Największe oczy w królestwie zwierząt ma kałamarnica kolosalna. Stworzenie to ma najprawdopodobniej największą parę oczu, jaka kiedykolwiek istniała na naszej planecie. Mają one zdumiewającą średnicę 27 cm, czyli tyle co piłka do koszykówki. Kałamarnica kolosalna potrzebuje takich oczu nie tylko po to, by lepiej widzieć swoje ofiary, ale także po to, by chronić się przed podwodnymi drapieżnikami. Jej oczy skierowane są do przodu, co zapewnia zwierzęciu widzenie obuoczne. Inny gatunek kałamarnicy, zwany kałamarnicą olbrzymią, ma oczy umieszczone po obu stronach głowy. Pozwala to jej dostrzec napastnika, ale ponieważ nie ma widzenia obuocznego, nie jest zbyt dobra w szacowaniu odległości. Kałamarnica kolosalna, podobnie jak wiele innych gatunków kałamarnic, ma fascynujący organ zwany narządem świetlnym, po jednym w każdej gałce ocznej. Narządy te składają się z pionowych linii znajdujących się z tyłu gałek ocznych i przypominają nieco reflektory samochodowe. Ale nawet jeśli kałamarnica kolosalna ma tę naprawdę fajną cechę, najprawdopodobniej nie widzi kolorów, podobnie jak większość zwierząt żyjących w głębinach. Ale nie jest to im zbytnio potrzebne setki metrów pod powierzchnią, gdzie robi się naprawdę ciemno. Na przykład ludzie mają oczy, które mogą wykrywać światło tylko na głębokości około 500 metrów. Ponieważ kałamarnice kolosalne żyją na głębokości ponad kilometra pod powierzchnią, musiały przystosować się do widzenia w niemal całkowitej ciemności. Dlatego też mają bardzo duże źrenice o średnicy około 10 cm. Pomaga im to zbierać każdą cząsteczkę światła w tych trudnych warunkach. Duże oczy niekoniecznie oznaczają duże ciała. Wystarczy przyjrzeć się wyrakom. Jest to grupa naczelnych, która ma największy stosunek wielkości oczu do ciała. Każde z ich oczu jest tak samo duże jak mózg. Te wyglądające jak golum zwierzątka można znaleźć w Azji Południowo-Wschodniej. Ponieważ mają tak duże oczy, nie są w stanie ich w pełni obrócić, więc muszą polegać na kręceniu szyją, aby uzyskać lepsze pole widzenia. Podobnie jak u sów, ich szyje mogą obracać się o 180 stopni z każdej strony. Wyraki są zwierzętami nocnymi i używają tych dziwacznie wyglądających oczu do poszukiwania zdobyczy. Nie wkładają w to zbyt wiele wysiłku. Po prostu czekają, aż ofiara się do nich zbliży, siedząc cierpliwie w ciemności. Mówiąc o małych, ale skutecznych oczach, niektóre rodzaje oczu ważek są wyposażone w 28 tysięcy soczewek. To więcej niż u jakiegokolwiek innego żyjącego zwierzęcia. A ponieważ ich oczy pokrywają prawie całą głowę, owady mają doskonałe widzenie 360-stopniowe. Ale czy zwierzę może przetrwać bez powiek? Większość żywych istot wyewoluowała tak, aby mieć powieki, które pomagają chronić oczy przed zanieczyszczeniami. Powieki pomagają nam również w bardzo jasnym otoczeniu lub gdy jesteśmy narażeni na wysokie temperatury. Wreszcie, co nie mniej ważne, powieki pomagają utrzymać nawilżenie oczu, dzięki czemu nie wysychają i nie tracą swoich funkcji. Aktywne nocą gekony nie mają powiek, ale wymyśliły inną unikalną metodę. Oblizują oczy językiem, aby pozostały nawilżone i czyste. Widzą też naprawdę dobrze w słabym świetle, ponieważ w nocy ich wzrok jest 350 razy bardziej wrażliwy na kolory niż nasz. Z pewnością chciałbym mieć oczy, które od czasu do czasu zmieniają kolor, ale niestety nie urodziłem się reniferem arktycznym. Ich oczy mogą zmieniać kolory w zależności od pory roku. Na przykład latem stają się złote, podczas gdy w chłodniejszych miesiącach są niebieskie. Zwierzęta te przystosowały się do takiego zróżnicowania kolorów ze względu na stale zmieniające się poziomy światła w trudnym środowisku. Czy słyszeliście kiedyś o rybie z czworgiem oczu? Jej oficjalna nazwa to anableps i ma ona specjalną zdolność widzenia zarówno powyżej, jak i poniżej linii wody. Jednocześnie. Jak to możliwe? Ponieważ jej oczy są podzielone na półpoziomą linią. Każda z tych połówek oczu ma własną źrenicę i siatkówkę, co oznacza, że mogą działać osobno. To unikalne rozmieszczenie pozwala rybie widzieć zarówno drapieżniki na niebie, jak i stanowiące większość jej menu owady na powierzchni. Strusie mają oczy o średnicy 5 cm, większe niż ich mózgi. Mają również największe oczy spośród wszystkich zwierząt lądowych.
Ale jeśli przyjrzycie się uważnie, zobaczycie również, że strusie mają też długie, gęste rzęsy. Nie są to jednak prawdziwe rzęsy. Długie pasma są w rzeczywistości bardziej podobne do piór i pomagają tym ogromnym ptakom uzyskać dodatkowy cień i ochronę przed unoszącym się w powietrzu piaskiem. Jednymi z najlepszych oczu są oczy kameleonów. Mają one zdolność do poruszania się niezależnie, co daje tym gadom niemal 360-stopniowe widzenie. Gady te mogą również używać zarówno widzenia monokularnego, gdy oba oczy działają osobno, jak i widzenia obuocznego, gdy oba oczy skupiają się na tej samej rzeczy. Jeżowiec purpurowy to w zasadzie jedno funkcjonujące oko. To dlatego, że cała powierzchnia jego ciała jest wypełniona fotoreceptorami. To sprawia, że jeżowiec jest wrażliwy na światło, co oznacza, że widzi w każdym kierunku. Od czasu do czasu musi jednak skupić światło, aby lepiej widzieć. Stworzenie wykorzystuje swoje kolce, aby zatrzymać część światła oświetlającego jego ciało. Niektóre oczy w Królestwie Zwierząt musiały przystosować się do naprawdę gorącego klimatu. Na przykład oczy wielbłądów. Zwierzęta te mają naprawdę długie rzęsy, które pomagają im chronić się przed piaskiem. Oko wielbłąda ma również trzecią powiekę, ale ta rozciąga się od kącika każdego oka. Ponieważ ich środowisko jest wypełnione drobnymi cząsteczkami pyłu, muszą oczyszczać oczy częściej niż inne gatunki zwierząt. Sowy mają oczy, które dzielą jedną wspaniałą cechę z ludzkimi. Widzą w 3D, podobnie jak inne drapieżniki. Sowy potrzebują tego, aby lepiej obliczyć odległość do swojej ofiary. Ale tu pojawia się problem. Jak te gigantyczne oczy mieszczą się w małej czaszce sowy? Okazuje się, że ptaki te musiały przeprojektować kształt swoich oczu. Oko sowy nie jest kulą, jest bardziej wydłużone. Kości w czaszce ptaka mają specjalną strukturę zwaną pierścieniem sklerotycznym. Pomaga podtrzymywać te ogromne oczy i utrzymywać je na miejscu. Ale z powodu tych pierścieni sowy nie mogą obracać oczu. Zawsze patrzą prosto przed siebie. Zamiast tego muszą więc obracać szyję, aby widzieć dookoła. Rawka błazen ma prawdopodobnie najbardziej złożone oczy w całym Królestwie Zwierząt. My, ludzie, mamy tylko trzy rodzaje czopków w oczach. To daje nam zdolność widzenia kolorów od czerwonego do fioletowego, ale te zwierzęta mają 16 rodzajów czopków. Mogą nie widzieć innych kolorów niż my, ale mają jeden z najlepszych systemów rozpoznawania odcieni. Te ekstremalne receptory pozwalają im reagować na każdą małą zmianę koloru naprawdę szybko. W ten sposób uciekają przed drapieżnikami. Kiedy myślicie o zwierzętach z wyjątkowymi źrenicami, owce i kozy nie są pierwszymi na waszej liście, prawda? Nie odrzucajcie ich jednak tak szybko, ponieważ źrenice kóz mają kształt poziomych linii i to z konkretnego powodu. Dane dostarczone przez naukowców wskazują, że kształt źrenic i ustawienie oczu są związane z typową aktywnością każdego rodzaju zwierząt. Weźmy na przykład większe drapieżniki polujące za dnia, takie jak wilki. Większość z nich ma oczy skierowane do przodu i okrągłe źrenice. Z drugiej strony mniejsze zwierzęta, takie jak węże, koty lub lisy, które szukają pożywienia zarówno w dzień, jak i w nocy, mają pionowe źrenice, lepiej przystosowane do widzenia w nocy. Zwierzęta, które łatwo mogą stać się ofiarą drapieżników, takie jak konie i jelenie, muszą być stale na nogach, dlatego przystosowały się do posiadania poziomych źrenic. Pozwala im to rozciągnąć pole widzenia, które jest szersze niż u jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Ponadto, gdy trzymają głowę nisko, ich oczy obracają się i obserwują otoczenie.